Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Gościem kolejnego odcinka Farbowania Życia Sara Dranicka, dzień dobry. Cześć. Jak się czujesz? Dzisiaj dobrze. A ogólnie? Od jakiegoś czasu też dobrze. Też dobrze i wszystko idzie w lepszym kierunku. Ale tak już sama się zastanawiam, jak mi odpowiedziałaś dzisiaj dobrze, to chciałam takie. Aha, a ogólnie <grym> żeby było wiesz. <grym> mm. Czy nie za dobrze, nie za dobrze, ale. Nie, ale jest mówi, że tak stabilnie. Jest okay. A co się stało że było źle? Mm, co się stało? Le łatwiej byłoby powiedzieć, Co się nie co stało. Się nie stało. No. Że tak ci się nawarstwiało? Od lat? Od lat. Od lat. Ale mhm. od lat, że od dzieciństwa? Tak. Myślę, że to się zaczęło mniej więcej jak miałam około 10 lat. A mam teraz 22. Ale teraz wiesz, to już ty jako 22-letnia i patrzysz sobie w przeszłość, to myślisz, że to się zaczęło wtedy? Czy już wtedy myślałeś, że coś jest nie halo? Nie. Wtedy uważałam, że ze mną jest wszystko w porządku, a to inni, z innymi jest coś nie tak. A w tym momencie, kiedy spojrzałam sobie wstecz i przeanalizowałam moje, moje zachowanie, to wiem, że, że ja miałam problemy ze sobą. A co się działo? Pierwsze próby samookaleczania e, pojawiły się właśnie, jak miałam w okolicach 10 lat. E, teraz wiem, że ataki paniki, e, zamknięcie w domu, niechęć wychodzenia do ludzi, a z drugiej strony straszna samotność, nawet jak przebywałam wśród ludzi. I, i od tego się zaczęło. Problemy z kontaktem z rodzicami, buntowałam się strasznie, chociaż wszystko było w porządku. I od tego, tak naprawdę, zaczęły się takie głębsze analizy nad tym, że było już coś nie tak. Moja mama, nawet z perspektywy czasu, zwróciła na to uwagę, że kiedy proponowała mi pójście do psychologa lub psychiatry, odmawiałam. A to tak jak zapytasz alkoholika, czy jest alkoholikiem, powie ci, że nie. Tak samo ja byłam chora, a mówiłam, że ze mną jest wszystko w porządku, że nie jestem wariatką. Tak sobie już w tej sekundzie pomyślałam, mam w najbliższej rodzinie prawie dziesięcioletniego chłopca, któremu się gęba nie zamyka, hmm. po prostu jest go wszędzie pełno, gęba mu się nie zamyka. I tak myślę sobie o dziesięcioletnim dziecku, jakim byłaś, że, że właśnie nie miałaś ochoty... Na kontakty i byłaś zamknięta w sobie i myślałaś, że jest OK. Wiele rodziców pewnie nie zdaje sobie sprawy, że takie zachowania nie są spowodowane tylko lenistwem. Tylko tym, że dziecko na przykład chce siedzieć w domu, żeby pograć na komputerze, tylko może to siedzieć gdzieś głębiej. Samo nawet dziecko może sobie nie zdawać z tego sprawy. Czy myślałeś, że wszystko jest dobrze? Mhm. A co ci dawało to samo okaleczanie się? To jest y, pewien rodzaj ulgi, bo tak wiele osób mówi. Tak, zdecydowanie. To było trochę karanie siebie. Za co? Nie wiesz za co. Po prostu czułam potrzebę, żeby się ukarać, i, i to pomagało, ale niestety tylko na chwilę. Bo to jest rzeczywiście taka, taka chwilowa Ulka. ulga, upust, mhm. ale że, to jest, że odwracasz tym bólem uwagę od myśli? To jest coś takiego? Tak, że skupiam się na tym, że boli, tylko wiadomo, że rany goją się cielesne szybciej niż te psychiczne. I kiedy znikał ból fizyczny, to ten psychiczny wchodził ze zdwojoną siłą. I koło się zataczało. Znowu było kaleczanie się, i znowu później powrót do tego, że jest OK, a za chwilę jeszcze bardziej. Bo to psychiczne. było w, w Twoim otoczeniu, w, w domu nie tak? Bo, bo wiele rzeczy też gdzieś tam się rozgrywa i zaczyna od dzieciństwa. Więc jeśli, jeśli chcesz odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy coś było nie tak, co cię do tego skłaniało? Właśnie też do takiego zamknięcia, do samookaleczania? Właśnie nie. U mnie w domu było. Zawsze dużo ludzi. Mam trójkę rodzeństwa, ja jestem najmłodsza. Rodzice nie byli razem. Nie pamiętam nawet, kiedy to się stało. Nie pamiętam domu z rodzicami, z jednym i z drugim. Wiem, że to było męczyło mnie, że inni znajomi ze szkoły mają w domu i mamę, i tatę, a ja miałam tylko mamę. Ale z tatą utrzymywałam kontakt. I oni żyli też razem dobrze. W domu było bardzo dużo miłości. Wszyscy byliśmy dla siebie. Ja dla innych, oni dla mnie. Więc jeżeli chodzi o dom, to nie było żadnych problemów. Każdy zawsze mi mówił, ale masz super mamę. Ale masz super rodzeństwo. Też bym tak chciał. I ja się z tego cieszyłam. Ale czasami to jest niewystarczające, żeby człowiekowi było ok. Nawet jeśli rodzina... Byłaby wsparciem, to najpierw trzeba o to wsparcie poprosić. Nie prosiłaś? Nie. No. Bo, bo nie chciałaś zawracać głowy, czy. Jak sobie ta tłumaczyła dziesięcioletnia Sara? Że ze mną jest wszystko w porządku. Mhm. Że, że jestem leniwa. Czasami dzwoniłam do mamy, rano jak wstawałam, że boli mnie brzuch, nie chcę iść do szkoły, źle się czuję, wymiotuję. A podłoże tak naprawdę leżało w czym innym, bo miałam koszmary w nocy, bo nie mogłam spać całą noc, a zdarzały się takie sytuacje dość często. Kiedy mieszkałam za czasów podstawówki, początek gimnazjum, już mieszkałam tylko z samą mamą, bo ja jeszcze byłam niepełnoletnia, reszta już poszła w świat, to nie wyobrażałam sobie, żeby zasnąć bez włączonego radia w pokoju. Ponieważ kiedy w nocy się budziłam, z atakiem paniki po jakiś koszmarach, to ta muzyka była dla mnie taką ostoją bezpieczeństwa. Tak czułam się dzięki temu, tak, że jest ok, że to był sen. Rzeczywiście uspokajałam się dzięki muzyce i zasypiałam. Dalej myślałaś, że wszystko jest ok? Tylko tak próbowałam sobie mhm. wmówić. A, wmawiać. Wmawiać sobie, nie? że jest ok. A później już nawet to radio nie, nie działało. Nie pomagało. I to się tak ciągnęło przez lata, czy miałaś takie lepsze, lepsze lata? Były lepsze. Jednym z tych lepszych etapów było zakończenie gimnazjum, wejście do technikum. Kiedy weszłam w tryb nastolatki, takiej typowej nastolatki, czyli w weekendy gdzieś pójdziemy na imprezę, tutaj do koleżanki na noc jakieś takie zabawy i tak dalej. I wtedy faktycznie czułam się lepiej, ale dlatego, że nie miałam czasu na to, żeby myśleć o tym, że jest nie tak. Bo w moim życiu się działo tyle. Wiadomo, nowa szkoła, zajęcia zawodowe. Zaczęłam robić coś, co kocham. Chodziłam do szkoły fotograficznej i jakby czułam się OK. Poznałam moją pierwszą miłość. I czułam się w porządku. Natomiast to było tylko tak naprawdę takie klapki na oczy, zasłonięcie takiego jakby problemu, a nie rozwiązanie go. I później, kiedy pojawiały się jakieś mikroporażki, to wszystko wracało z podwójną siłą. Czyli ta mikroporażka była w stanie cię zdołować na maksa? Tak. I to naprawdę taka mikroporażka. Człowiek nawet stwierdziłby, że nie zawróciłby sobie tym głowy. Albo nie, na przykład ktoś by nie zauważył. Nie tak? zauważył, dokładnie. A u mnie to był taki czerwony przycisk do odpalenia po prostu ataku paniki i że wszystko z powrotem wracało. Ale do jestem beznadziejna, czy jestem nic nie warta, czy nic wszystko mi się nie... Na raz. Wszystko naraz. Wszystko naraz. Hmm. I to, te wszystkie mikroporażki, to był taki mur, który się budował Latami. No i on w pewnym momencie runął. Co to był za moment? Dość niedawny, mm -hmm. bo maj tego roku, miałam próbę samobójczą. Nieplanowaną. Mm -hmm. Czyli to nie było tak, że myślałaś o tym, myślałaś, planowałaś, przygotowywałaś? Przez myśl mi się kiedyś przebiło, mm -hmm. ale było to bardziej. Sama zawołałam do siebie o pomoc i stwierdziłam, że muszę zrobić coś w tym kierunku. Poszłam do psychiatry, poprosiłam o leki. Natomiast zostałam potraktowana tak bardzo przedmiotowo. Weźmie pani leki, po lekach będzie OK. Nie zaproponował mi nawet lekarz rozmowy. Tylko zapytał, co się dzieje. Ja mu powiedziałam, dał mi leki. Dziękuję. Krótka, krótka, szybka wizyta. No. no to przykro mi, że trafiłaś na na taką krótką wizytę, najbardziej dyplomatycznie to ujmę, bo, bo może coś by przebiegło inaczej, gdyby ta lekarz się tobą zaopiekował. Nie? Albo poświęcił jakąś chwilę, coś doradził, zasugerował psychoterapię, albo, mm. albo jakąś taką większą dbałość o ciebie, nie? jakby poświęcił ci więcej uwagi. I ta, ta właśnie krótka wizyta i to zignorowanie też, cię, też spowodowało, że tak poczułaś się właśnie beznadziejnie? To był pierwszy raz w moim uh -huh. życiu, kiedy sięgnałam po pomoc uh -huh. i zostałaś odrzucona. Nie? I nie dostałam jej. Wręcz przeciwnie, czułam, że jakby, że to i tak nic nie da, że będę brała te leki, ale potrzebowałam, żeby ktoś mnie wysłuchał i po prostu nawet nic nie mówił, żebym po prostu mogła się wygadać, bo lekarz to jest lekarz, mogę powiedzieć wszystko. On mnie nie powinien ocenić. A przy tym lekarzu czułam się właśnie tak, jakbym miała być oceniana. A przed, przed tym, jak zdecydowałaś się pójść do lekarza, to, to czułaś, że, że coś się dzieje, że masz objawy depresji? Czy tylko miałaś ataki paniki? Czy, czy wchodziłaś właśnie w ten taki stan już depresyjny, utrzymujący się no już zbyt długo, żeby nazwać to smutkiem? Tak, on się, on się utrzymywał długo. W grudniu y, tamtego roku się rozstałam, ale ten okres y, przygnębienia, smutku, takiego typowego dołka, no trwał już myślę, że od listopada, może nawet października. Tylko że wtedy. Yy, próbowałam sobie jakoś to tłumaczyć: stres w pracy, jestem zmęczona, nie wysypiam się. No, ale jednak z czasem dochodziło do głowy, że jest coś nie tak, powinnaś coś z tym zrobić, ale nie rób, bo to i tak nic nie da. I tak będziesz się czuła, tak jak się czujesz. Yy, no. Rozstanie grudniowe po pięciu latach związku zrobiło swoje, i myślę, że to jest jedna trzecia, albo nawet więcej tego muru, który się, który się budował. No i przeprowadzka zaraz po, po rozstaniu do innego miasta. To tak mi przysłoniło. Przeprowadzka, nie było czasu, żeby myśleć o tym. Tak, wiedziałam, że coś się dzieje. Moja rodzina widziała, yy, bo kiedy budziłam się o trzeciej nad ranem i płakałam, dzwoniłam do mojej mamy, budziłam ją, bo bałam się być sama, a byłam sama, bo jeszcze, jeszcze mieszkałam w Warszawie, jeszcze, jeszcze byłam sama i ba bałam się. Yy, Bałam się tego, jak będzie wyglądało moje życie bez... bez... osoby bliskiej. Bez osoby bliskiej. Czyli taka beznadzieja, nie? Yy. I brak nadziei na, na jakieś lepsze jutro, albo że w ogóle to się nie wydarzy. Że to w ogóle, te, że ten stan jest coś takiego w depresji. Przynajmniej ja tak miałam, że Jezus, czy ja już się będę zawsze tak czuć? Też nie wierzyłam, że, to, że można poczuć się lepiej. Nie? Że... Że po co robić jakiekolwiek ruchy, skoro i tak ja się będę czuła koszmarnie i fatalnie. Nie? Ja byłam pewna tego, że tak będzie. Że to jest na pewno bardzo dużo pracy w terapii, że okej, okay, leki, leki pomogą, ale i tak będę się czuła fatalnie. Może to też wynika z tego, że no depresja jest taką trochę chorobą niewidzialną, no bo jak złamiesz rękę i, i wsadzą ci ją w gips, to potem się będziesz czuła lepiej, jak ci zrośnie. Nie? Albo w ogóle, jak jesteś na coś chora i to wyleczysz, to, to możesz to wyleczyć. A z deprą jest tak, mam takie poczucie, że, że nawet w nas chorych jest taka niewiara w to, że to się tak da wyleczyć, albo że masz jakąkolwiek gwarancję, że się poczujesz lepiej. Taki, taki trochę wyrok. Mhm. Myślę, myślę, że tak. I ludzie chorzy na depresję nie widzą dla siebie nadziei, dlatego że. Tego wszystkiego jest za dużo, że mogą nie widzieć tego, że ktoś chce im pomóc, że zasługują na tą pomoc, że może ich czekać lepsze życie. Ale powiedziałabyś, że, że miałaś niską samoocenę, bo wspomniałeś, że, że o tym zasługiwaniu na pomoc jest to też powiązane z samooceną. Ja na przykład mam taką na poziomie ameby, że, że dramat. nie? Moja samoocena rośnie mhm. z każdym dniem, ale to wymagało ode mnie bardzo dużo pracy. Wcześniej tak samo nie było jej wcale. Nie potrafiłam spojrzeć na siebie w lustrze, pomyśleć o sobie jako o człowieku, który zasługuje na coś. Pomimo pasji, pomimo planów na życie, ambicji, to wszystko wydawało się dla mnie całkowicie bezwartościowe. Ja się wydawałam dla siebie całkowicie bezwartościowa. Bez najmniejszego sensu kontynuacji tego i no, męczenia się z, z samym sobą. Nie? Bo to jest takie męczenie się każdego dnia. Dni mijają, ty nie masz poczucia, że nie wiem, pojutrze będzie coś fajniej. W hmm. ogóle jaki jest sens zaczynać jakiś cokolwiek, skoro to i tak się wszystko nie uda? Dokładnie. Nie ma to sensu. A nawet jeżeli działo się w moim życiu coś ok, to nie potrafiłam cieszyć się tą chwilą. w 100%, dlatego że z tyłu głowy było, ale to wszystko zaraz, zaraz się skończy i będzie jeszcze gorzej. Spieprzysz to, Sara. I, I tak będzie, tak na pewno będzie. Czyli nie próbuję, żeby dokładnie, żeby um, uniknąć tej porażki i po, tego bólu po, um, po spieprzeniu. Um. Lekarz przepisał ci leki, jeszcze wrócę do tej wizyty do psychiatry, przepisał ci leki, um, pomogły ci? Tam cię Ciężko powiedzieć, że... czy pomogły, mhm. dlatego, że wizyta była w marcu, mhm. jakoś pod koniec marca, może nawet w kwietniu, nie pamiętam dokładnie, a próbę samobójczą miałam 6 maja. Czyli być może one jeszcze się nie zdążyły zaadaptować, mhm. szczególnie w tym trudnym na początku momencie, kiedy myśli samobójcze mogą się nasilać. Mhm. Ale gdybym nie poszła na wizytę do psychiatry nie miałabym leków, a leki były moją, moim jakby początkiem próby samobójczej, tak? Głównym powodem próby samobójczej. Były moją próbą mhm. samobójczą, o, tak to mogę nazwać. Więc y ciąg przyczynowo-skutkowy, mhm. ale gdybym poszła do lekarza i otrzymałabym rozmowę, ulżyłoby mi, to brałabym leki i możliwe, że zaczęłyby działać. Chociaż... Y Trafiłam do szpitala psychiatrycznego i nadal dostaję te leki, co dostałam od tamtego psychiatry, tylko że w zwiększonej dawce. Okej, okay, to może była za słaba, nie? Mm. Ile czasu spędziłaś w szpitalu? Dwa miesiące. To długo jak na po próbie samobójczej? Mm. Różnie pacjenci. Mm -hmm. To zależy tak naprawdę indywidualnie. Niektórzy. Po trzech tygodniach czują się już OK. Natomiast znając, obserwując życie, jakie tam panuje, lekarze minimum cztery tygodnie trzymają pacjenta, ponieważ dopiero po około trzech tygodniach stan się stabilizuje, jeżeli chodzi o leki. Więc wcześniej może być tak, że pacjent wydaje się, że jest w porządku, ale dlatego, że leki jeszcze są na tyle silne, oni później je zmniejszają troszkę, żeby zobaczyć, czy po prostu będzie gorzej, czy będzie stabilnie. Tak? Była pacjentka, która była 5 miesięcy po wyjściu, trafiła do innego szpitala I, i nadal się leczy. Jak wspominasz ten pobyt w szpitalu? Dobrze, chociaż bałam się strasznie, ponieważ yy, Wiele razy czytałam o tym. Pierwszą myśl moją, jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu psychiatrycznym, było to, kiedy stwierdziłam, że może sama się tam oddam do tego mhm. szpitala. Miałaś taką myśl, Miałam żeby iść sama? Miałam, mhm. tak. Właśnie po przeprowadzce stwierdziłam, że może to będzie dobry krok, bo tam mi pomogą. Ale weszłam w internet, w YouTube wpisałam szpital psychiatryczny i tam obejrzałam chyba wszystkie filmiki na temat historii szpitala psychiatrycznego i się zniechęciłam. I to jest na pewno nie stuprocentowe kłamstwo, bo szpitale są różne. Natomiast. Yy, no nie mają dobrej prasy. Nie mają, nie. Szpital, do którego ja trafiłam, no mogę powiedzieć, że się cieszę. Cieszę się, że tam trafiłam i nie wychodziłam stamtąd z myślą Boże w końcu, tylko z takim, z wdzięcznością do lekarzy, do pielęgniarek, do samego miejsca, do terapeutki, do pani psycholog, psychiatry. Czuję, że to dobre miejsce do leczenia osób chorych. I naprawdę stamtąd wychodzi się w dobrym stanie, a nie w gorszym niż się trafiło, a właśnie takie teorie hmm, chodzą po internecie, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym tylko i wyłącznie pogorszy twój stan. Albo, że pogorszy, albo w ogóle pobyt w szpitalu psychiatrycznym, no to to już jest no jesteś wariatem. Nie? Dokładnie. Jesteś wariatem strasznym, byłeś w psychiatryku. To w ogóle hmm. dramatycznie tak towarzysko społecznie, matrymonialnie skreśla, nie? F A pobyt to źle. Psychiatryku, no. A to źle, bo to jest szpital tak jak każdy inny. Tak, że. Jak trafisz do szpitala, to, to spotkasz się z, z ogromnym współczuciem ludzi dookoła. A jak trafisz do psychiatryka, to chyba oni też z takiego lęku przed tym nieznanym yy, i przed takimi mitami mm. no mogą to źle ocenić. Nie? Miałam kolegę przed pobytem w szpitalu, yy, z którym bardzo dobrze się dogadywałam, i yy, no nasza relacja była bardzo zażyła i ciepła. Kiedy trafiłam do szpitala i napisałam mu, co się stało? Moment, kontakt się odciął. Ja rozumiem, że niektórzy mogą nie czuć się na siłach, może ich przerażać coś takiego, natomiast uważam, że no to jest bardzo niedojrzałe. Bo to tak jak osoba chora powie, że, nie wiem, choruje na nowotwór. I ktoś się od niej odwróci dlatego, że, że ona jest chora, a przecież to nie jest jej wina. No ten odwrót chyba też występuje, bo nie wiadomo, jak się zachować. Nie? Niektórzy właśnie nie dźwigają takiej, takiej sytuacji. Nie mm. wiedzą, jak się zachować nie? I, i, i nawiewają. A jak twoi, twoi bliscy mm, zareagowali na, ten, na tą próbę samobójczą i na, na pobyt w szpitalu? Nie zapomnę tego do końca życia. Ale kiedy leżałam w szpitalu jeszcze nie psychiatrycznym, tylko w ratunkowym, i po dobie obudziłam się hmm, po lekach tak mocnych, jakie mi dali, wypukali ze mnie wszystko, wziąłam telefon do ręki i widziałam strasznie dużo nieodebranych połączeń i nagrane wiadomości na skrzynkę głosową. Kiedy odsłuchałam, to po prostu mnie wmurowało. Była to moja mama, która strasznie płakała do słuchawki i prosiła mnie, żebym, żebym oddzwoniła, chociaż nie miała pewności, czy odzwonię, no bo nie wiadomo było, no tak. czy, czy się uda, czy nie. No, całe szczęście się nie udało. Moja rodzina tak naprawdę zrozumiała, chociaż wiedzieli wcześniej, że, że sobie nie radzę, że mam depresję. To zdała sobie sprawę tak naprawdę, jak wielki problem ja mam ze sobą. Dopiero, dopiero kiedy to się wydarzyło. Nikt nie, nie uważał, że, że do tego dojdzie, bo każdy mówił: Jezu, Sara, jesteś taka wesoła, tak. Lubi, lubimy Twoje towarzystwo. I dla wszystkich to był taki cios. Bo, bo... No, nie byłam, nie należałam do tych osób, która. Mówiła o swoich problemach tak dokładnie. Jak miałam zły dzień, to mówiłam po prostu, że mam zły dzień. Ale nie mówiłam tego, co mi siedzi w głowie. Nie rozmawiałam o tym. Ale nie umiałaś? Wstydziłaś się, czy nie chciałaś obciążać kogoś w tym? Myślę, że wszystko. Wszystko, po nie? Tak no. głupio tak. No. Powiem tej osobie i, i co? No, będzie musiała zająć jakieś stanowisko i w sumie to jeszcze... I zrzucę, jeszcze mnie dałem. oceni. No albo mm. będzie się martwiła. Dokładnie. Czyli potrzebujemy pomocy, a nie potrafimy czasem o nią poprosić. Nie? To, to, to takie wołanie w ciszy mm. jest. A może ktoś zauważy, a może się domyśli, ale no, nikt się nie domyśli. Bo, bo osoby z depresją też nie, nie, nie są smutne cały czas i nie płaczą, nie? Są Dokładnie. bardzo często właśnie wesołe, żeby coś przykryć. Mm. Dokładnie. Szczególnie, że chodziłam do pracy i musiałam być w pracy. Bo pracuję z klientem bezpośrednio. Musiałam być w pracy wesoła, nie pokazywać klientowi, że coś jest nie tak. I tak robiłam. Czasami się udawało bardziej, czasami mniej, a czasami się nie udawało wcale. Natomiast yy, jestem. Yy, Jestem kobietą i łatwiej po mnie poznać, że coś jest nie tak. Bo wiadomo, kobieta jest pomalowana, uczesana, ładnie ubrana, pójdzie do pracy, widać, że jest wszystko w porządku. Gorzej jest już wtedy, kiedy nie założy tego makijażu. A miałaś tak, że już nie miałaś siły się pomalować? Miałam tak, że nie miałam siły umyć zębów, wykąpać się, zjeść śniadania, obiadu, kolacji przez 2-3-4 dni. Szłam do pracy, bo wiedziałam, że muszę bo musiałam zarobić na życie, ale tylko i wyłącznie na tym jakby skupiała się moja cała siła. Ale praca cię tak stawiała do pionu, że wiesz, że musisz wstać, iść i, i to ogarnąć? Wyjścia nie miałam. No, bo jest takie ryzyko, że właśnie tak położyć się w domu pod kocykiem to, to strach, że się spod niego nie wyjdzie, a jednak ta robota na maksa mobilizuje. No. I odwraca też uwagę, nie? Od, od czas, tego chomika w połowrotku, no. I dużo kiedy... pracowałaś? Za dużo. <laughs> Za dużo, no. Za dużo. Czasami potrafiłam zostawać nawet po, poza godzinami swojej pracy, żeby być w pracy, żeby nie wrócić do domu. Bo wiedziałam, że wrócę do domu i będzie to samo, co było, zanim z niego wyszłam. Więc siedziałam wśród znajomych, szczególnie, że lubię swoją pracę. Lubię ludzi, którzy w tej pracy są, i wiem, że tam nie mogę pokazać, nie mogę pokazać, że jest nie tak, więc zakładam maskę. A w domu tych masek miałam bardzo dużo. I za każdym razem, kiedy sytuacja tego wymagała, to zakładałam inną. Dlatego ludzie po mnie nie widzieli. Ja sama ukrywałam przed sobą. Czemu zakładałaś taką maskę? Myślałaś o tym kiedyś, czemu zakładałaś? Bo ja się naprawdę zastanawiałam. Ja mm... No, też miałam parę masek. Nosiłam je naprawdę świetnie i trochę nie wiem, dlaczego to robiłam. Żeby, tak myślałam sobie, że kurczę, może mnie, żeby mnie lubili ludzie, nie wiem, ale jakaś taka potrzeba, że nie jesteś w stanie być sobą, tylko albo udajesz y, trochę kogoś innego, albo myślisz, że cię nie zaakceptują taką, jaką jesteś, bo, bo cholery te maski zakładam. Myślę, że jeżeli chodzi o akceptację, to to był główny powód. Nie, nie lubiłam odpowiadać na pytania, które były niewygodne dla mnie. Na przykład: dlaczego jestem smutna? Dlaczego pytania o związek po rozstaniu, pytania o rodzinę, za którą tęskniłam każde pytanie miało w sobie coś niewygodnego. Ponieważ sprowadzało się do jakiegoś problemu, z którym ja wewnętrznie toczyłam wojnę. I to tak naprawdę każde. Dlaczego, yy, dlaczego byłaś u lekarza, to już musiałam przypomnieć sobie dlaczego, że jestem chora, że mam jakiś problem, z którym walczę, że nie jestem w 100% zdrowa. Koło się zapętlało i był dół. Więc czasami. Nie zaczynałam rozmowy, żeby nie wywnioskowało się z niej jakieś pytanie, bo wiedziałam już, czym ono się będzie jakby jaki będzie skutek tego. Tak, albo będzie, że będzie pytanie, ty odpowiesz i nie poprosisz o komentarz, a go kurwa dostaniesz. A dostaniesz. Nie wiadomo po co. Dokładnie. Bo jakby wiele osób sobie takie uzurpuje prawo, że może skomentować to, co my mm. robimy. Wiadomo, każdy ma prawo do własnego zdania. Natomiast własne zdanie, a opinia i ocenienie kogoś są dwie różne rzeczy. I ludzie zazwyczaj nie potrafią wypowiedzieć swojego zdania bez ocenienia kogoś. Tak. No zamiast, nie wiem, ja na twoim, w ogóle albo ja myślę o tym inaczej, czy coś tylko nie mm. zawsze jest, jest komentarz po prostu, ja cię nie prosiłam o komentarz mm. po prostu coś ci opowiadam, jakbym chciała twojego komentarza, bym to bym zapytała, ej, a co o tym myślisz, mm. ale nie zapytam, no ale nie, każdy jedzie z komentowaniem też musiałam się, musiałam się tego oduczyć, bo złapałam się na tym, ej, kurwa, mi to przeszkadza, nie, jak ktoś komentuje i ja na przykład przestałam to robić mm. dopiero jak ktoś mnie zapyta o komentarz to ewentualnie mówię, co, co o tym myślę, albo jak ja bym zrobiła, albo co ja czuję w takiej sytuacji. Mm. I Jezus, to by było dużo prostsze, jakbyśmy umieli tak gadać, nie? Nie byłoby takiego właśnie ranienia się wzajemnego, bo czasami to są nieświadome, albo jeszcze najgorszy jest w dobrej wierze komentarz, który trafia y, całkowicie w płot, nie? nie? W ogóle kulą w płot. Dokładnie. Dramat, no, mm. no ale, ale jest tak przez otoczenie, w którym przebywamy, przez środowisko. Czasami albo nie wiem, ludzi w pracy, bliskich i tak dalej, znajomych, którzy no, nie chcą źle, tylko też nie potrafią inaczej. Prawda jest taka, że świadomość dotycząca rozmowy z osobą potencjalnie chorą, bo nie wiemy, kto jest chory. Nie mamy świadomości Każde tego, kto jest potencjalnie chory. Nie? bo To jest choroba niewidoczna. Dokładnie. No. I każdego człowieka powinniśmy traktować w ten sam sposób, czyli nie oceniać go. To jest główny, jakby. Główna myśl, którą powinniśmy mieć, zaczynając rozmowę z kimkolwiek, nawet z kimś, kogo znamy, że jeżeli ktoś nam coś mówi i na przykład widzimy, że coś jest nie tak, to warto zapytać, chcesz o tym pogadać, a nie na siłę wchodzić z butami w daną sprawę i rozkopywać jakieś dziury. I, i później ta osoba i tak zostaje z tym sama. A teraz jak sobie radzisz z tymi, właśnie z, tymi, z tymi maskami, z tymi pytaniami. Przerobiłaś już to? Masz trochę inne do tego podejście, czy. Maski już nie ma żadnej. No. Wyrzuciłam do kosza. Brze jest, co? Tak. Skóra oddycha. Zdecydowanie. Dobrze nie Zdecydowanie. trzeba się maseczek. Zdecydowanie. jeżeli chodzi o ukrywanie, nie ukrywam. Jeżeli coś mnie męczy, mówię o tym, dlatego że chcę, żeby ludzie, którzy są w moim otoczeniu, oczywiście ci, którzy powinni wiedzieć, żeby wiedzieli, że na przykład potrafię powiedzieć: Słuchaj, nie chcę rozmawiać, po prostu nie chcę, uszanuj to i tyle. A wcześniej tak nie potrafiłam. Teraz zmęczyła się i gadała się, Jezus Maria. Dokładnie. Biczowała się Dokładnie. Sama, nie? Jak wstawałam rano i na przykład wiedziałam, że mama siedzi w kuchni, a ja będę musiała wejść do kuchni, to zakładałam maskę, jest ok. A teraz staję rano i czuję na przykład, że nie jest do końca w porządku, ale to nic złego. Mam prawo czuć się gorzej. I idę do, 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 do kuchni i mówię: cześć, mamo. Ona no się pyta, jak się czujesz? Ja mówię: no. Mogłoby być lepiej, ale, ale to nic, tak? Jakoś, jakoś sobie z tym poradzę. I ona się wtedy mnie pyta, czy chce o tym porozmawiać. Jeżeli chcę, to, to z nią rozmawiam. Jeżeli nie, to mówię po prostu, że, że jest okej, okay, że poradzę sobie z tym sama. Jeżeli będę chciała pomocy, to przyjdę po nią i przychodzę. Twoja rodzina i twoi bliscy nauczyli się instrukcji obsługi ciebie, czy sama im dałaś te instrukcje obsługi? Taką już depresyjną, wiesz, żeby, żeby jednak cię nie urazić, nie, albo nie, tych głupich komentarzy nie dawać, albo tych złotych rad nie dawać. Nie musiałam. Mhm. Y, moja rodzina cała mhm. po moim. w momencie, kiedy trafiłam do szpitala, od żadnej osoby nie usłyszałam pytania, co dlaczego? się stało, mhm. dlaczego. Oni nie wyciągnęli tego ze mnie. Jakby czekali do momentu, jeżeli ja będę chciała o tym powiedzieć, a jeżeli nawet bym nie chciała powiedzieć, to po prostu nie zadawali takiego pytania. Uszanowali to po prostu, że jeżeli zapytaliby, to ja mogłabym się poczuć z tym źle. Ja mogłabym poczuć się oceniona. To byłby ten niepotrzebny komentarz. Wejście z butami. Ja się jestem im wdzięczna za to. Teraz, jak byłam u mojej siostry i rozmawiałyśmy, to ona mi powiedziała, że ja rozumiem, że tobie jest ciężko i jeżeli chcesz, wiesz dobrze, że jeżeli chcesz, możesz zawsze ze mną o tym porozmawiać, ale to ty porozmawiasz ze mną. Nie, nie ja będę rozgrzebywała jakieś tematy, jakieś rany, bo to ty później z tym zostaniesz. Więc jeżeli chcesz porozmawiać, bardzo proszę. I cała moja rodzina do tego tak podeszła. Wszyscy byli w szoku, ale wszyscy myślę, że jakoś się dokształcili. Ja im nie musiałam nic mówić. Możliwe, że przeczytali. Mama rozmawiała z panią doktor, powiedziała może mojemu rodzeństwu. Nie wiem dokładnie, bo nie pytała ich o to. Czułam po prostu się zrozumiana. Czułam taką. Zaopiekowane przez nich i nie potrzebowałam rozgrzebywać tego, co się stało, dlaczego, czym to było spowodowane, bo oni dobrze wiedzieli, co ja w swoim życiu przechodziłam. To, co widzieli, bo tego, co było we mnie, to wiadomo, to tylko Ty wiesz. To tylko ja wiem. Ale wiedzieli, czym mogło to być spowodowane. I z szacunku do mnie, jakby nie pytali, czy to było to czy to miało wpływ na to. To no nie. Kiedyś wywiązała się jakaś rozmowa, yy, dość niedawno, jak siedzieliśmy sobie wieczorem i rozmawialiśmy, ale to oni nie zadawali pytań. To ja po prostu mówiłam. I jeżeli czegoś nie powiedziałam, to... Ty, ty wyznaczać granice. Dokładnie. Dokładnie. I uważam, że tak powinna wyglądać rozmowa każdego człowieka z każdym człowiekiem. Nie tylko z chorym. Bo tak, jak powiedzieliśmy, każdy może być potencjalnie chory, każdy zasługuje na swoją, um, swoją prywatność. Jeżeli będzie chciał nam o czymś powiedzieć, to to powie, a my nie mamy prawa z tego wyciągnąć z tej osoby. To, bo to nie jest ok. Powiedziałeś, że dobrze wspominasz ten pobyt w szpitalu. Jak taki dzień w szpitalu wygląda? Ile jest? Zajęć, ile jest jakiegoś takiego odpoczynku? Czy to, czy to się zmienia wraz z kolejnymi dniami pobytu? Czy jest jakiś taki harmonogram, że na początek jest, jest inaczej, a, a potem wkracza terapia, potem wkraczają jakieś spacery? Jak, jak to wygląda? Pobyt w szpitalu zaczyna się teraz ze względu na koronawirusa, mhm. od tego, że trafia się do nie wiem czy wcześniej tak było ale trafia się do izolatki. Przynajmniej na dobę, ponieważ czeka się na wynik testu. Jest się odosobnionym od innych, żeby potencjalnie nie zarazić kogoś. No i wiadomo, że podczas bycia w tej izolacji jest się pod kamerą i jest się obserwowanym przez pielęgniarki, ze względów po prostu na swoje bezpieczeństwo. Kiedy jest wszystko w porządku, jest się stamtąd wypuszczanym na salę, można sobie wybrać łóżko. Akurat ja byłam w sali 10 osobowej. I tak duża, jak, jak na, na szpital? Duża, duża. duża no. Była to sala kobieca, chociaż oddział hmm. był mieszany. No i dzień zaczyna się różnie. To wszystko zależy od pacjentów. Niektórzy dadzą pospać, innego dnia nie dadzą. Ale ogólnie zaczyna się mniej więcej koło godziny 7.30, kiedy przychodzą pielęgniarki, budzą. Zaprasza y, terapeutka na y, poranne ćwiczenia na rozciągnięcie, kto chce z nich korzysta. Natomiast teraz wiem, że każde nasze zachowanie w szpitalu jest obserwowane i raportowane. Jeżeli ktoś przez cały dzień siedzi w pokoju i śpi bądź płacze cokolwiek, to w, to jest później raportowane, że, że rzeczywiście tak było. Nikt nie jest zostawiony sam sobie bo wszyscy jakby obserwują, tak? I po takim um, po tych ćwiczeniach idzie się na śniadanie. Po śniadaniu są leki. No i każdy rozchodzi się w swoją stronę. Obchód zazwyczaj był w okolicach 9:10. No i to był ten czas, kiedy trzeba było posprzątać w pokoju, no bo przychodziła pani doktor, pani ordynator, wszyscy musieli mieć łóżeczko ładnie pościelone. A później to tak naprawdę Ci, co mogli wychodzić na spacery, wychodzili. Jeżeli ktoś nie chciał, mógł siedzieć na świetlicy, oglądać telewizję, zapytać się pani terapeutki, czy może wziąć puzzle albo jakieś inne rzeczy, takiej ręcznej roboty. Zajęć było dużo, ale dla chętnych. Nic nie było narzucone. Ja pamiętam, że nie poszłam pierwsza do pani psycholog na rozmowę, bo się bałam pani psycholog przyszła po mnie ale zapytała czy chce z nią porozmawiać i to było dla mnie takie wyciągnięcie ręki taka pomocna dłoń i ja ją chwyciłam i poszłam że nie obowiązek tylko dokładnie i tak naprawdę na terapię można było chodzić pani psycholog była codziennie od poniedziałku do piątku od rana do południa i można było chodzić do niej tak naprawdę kiedy się chce jeżeli nie miała innego pacjenta to się wchodziło po prostu i się rozmawiało ja chodziłam zazwyczaj co drugi dzień, ponieważ moje wizyty u pani psycholog trwały po 4 godziny. Naprawdę. No, też bardzo, bardzo fajna pani doktor. Chciało się z nią rozmawiać. Bar słuchała, bardzo słuchała i dawała poczucie takiego um, zrozumienia. Więc chodziłam mi chętnie. Chętnie rozmawiałam i pierwszy raz w życiu otworzyłam się na drugiego człowieka, jeżeli chodzi o moje problemy. I ty na tych, tych spotkaniach, na tej terapii, dowiedziałaś się, dlaczego tak było w Twoim życiu? Czy jakby bliżej poznawałaś siebie? Czy zdobywałaś takie narzędzia, żeby na przykład nie dopuścić do drugiej próby samobójczej? Czy po prostu wszystko naraz? Myślę, że wszystko naraz, natomiast mhm. głównie skupiłyśmy się z panią psycholog na podłożu, mhm. gdzie to się zaczęło. I każdej takiej mikrotraumie, która miała wpływ na ten mur, starałyśmy się przepracować dwa miesiące. To nie jest wcale tak dużo, jak się wydaje, więc czasu było za mało, natomiast znalazłyśmy główny zapalnik, i starałyśmy się go zgasić. I zgasiłyśmy. Udało się. Udało się. Skupiłyśmy się głównie na tym, co było największym problemem. I cieszę się, ponieważ w tym momencie wiem, że nadal mam problemy, natomiast są one na tyle do opanowania, że wiem, że sobie z nimi poradzę. A wtedy tamten problem który rozwiązywałam z panią psycholog, wymagał dużo więcej poświęcenia ode mnie i cieszę się, że został rozwiązany w momencie, kiedy byłam w zamknięciu, że tak powiem. Że nawet jeżeli bym sobie nie radziła po rozmowie, to byłam bezpieczna, bo byłam w szpitalu, mogłam sięgnąć po pomoc do pielęgniarki. Wiedziałam po prostu, że, że nie jestem sama. Nie wiem, jakbym się zachowała, kiedy po rozmowie na taki temat Wrażliwy dla mnie, wróciłabym do domu po terapii i byłabym w tym domu sama. Nie wiem. Więc yy, mogę przypuszczać, że nie byłoby fajnie. Więc cieszę się, że po prostu. Pani doktor yy, sama złapała ten zapalnik i po prostu pomogła mi go zgaść. A co z atakami paniki? Miała się tylko. Właśnie jak byłaś młodsza, czy one też się ciągnęły razem z tą, z tą depresją? I, I czy ustąpiły w szpitalu, ustąpiły po lekach, czy gdzieś tam jest jeszcze to w twoim życiu? W tym momencie mhm. ataków paniki nie mam. Natomiast jak byłam w szpitalu, no to, to były i to takie nasilone. Ale to ze względu na, na stres, ze względu na to, że. Mm, Dochodziłam do siebie po czymś no, traumatycznym, próba samobójcza jest dla człowieka traumatyczna. I w jakiś sposób zostawia duży ślad na psychice. Więc jeżeli chodzi o takie paniki, one były w dzieciństwie, one były w okresie dojrzewania i w dorosłym życiu. Ale już umiem sobie z nimi radzić. Potrafię zareagować, jeżeli by się pojawił. No i też mam leki od tego. Jak do nich podchodzisz? Do takiej e y y paniki? Jakbyś teraz podeszła, jak, jakby się przydarzył, to, to masz już taką. Moja przyjaciółka Agnieszka Jelonek, która sama o sobie mówi, że ma czarny pas w walce z atakami paniki, też, też ma je w małym palcu. Nie? Pytanie, mm. czy, czy właśnie już wiesz, że on idzie? Będzie. I minie, tak do tego podchodzisz, że to minie. Bo, tak. bo A tak paniki jest czymś takim, że ci się wydaje, że po pierwsze za chwilę umrzesz, albo że umierasz właśnie teraz i że to się nigdy nie skończy. Nie? Mm. Że te na przykład trzy minuty są, to jest trzy lata. Nie? No, wiem już, wiem kiedy przyjdzie, bo mhm. czuję to. W ciele, czy, mm, czy jakoś wewnątrz w, w sobie w, myślisz o tym, czy, czy ciało już troszkę tak daje? Ciało, ciało. Mhm. przede wszystkim bicie serca wchodzi na szybkie obroty i zanim głowa zacznie panikować, bo serce bije za szybko, zaczną się pojawiać jakieś myśli, to ja już w tym momencie jestem w stanie na to zareagować. I rozpoznaję, kiedy atak paniki przychodzi, wiem, że potrzebuję wtedy chwili dla siebie, żeby uspokoić oddech. Nie potrzebuję takiej papierowej torebki, dlatego że już sama jakby znam swój rytm oddechu, jaki muszę złapać, żeby to minęło. Natomiast gdyby nie leki, które dostałam na ataki paniki, bardzo możliwe, że nie udałoby mi się tego opanować. Bo jednak człowiek, mając jakiś zaburzony rytm serca, właśnie może myśleć, że boże, mam zawał. To jest na tyle niecodzienna sytuacja. Że my się po prostu tego boimy. Więc yy, nie radziłam sobie z nimi i bardzo możliwe, żebym sobie nie radziła, gdyby nie leki, gdyby nie czas, jaki minął, jakby, jeżeli chodzi o mój pobyt w szpitalu, i gdyby nie rozmowa z y, terapeutką, która też mi pokazała, jak sobie samemu poradzić, że ważne jest. Jakby skupienie się na oddechu i jak się na tym skupimy, to już jest, to już, to już będzie lepiej, tak? No nie uczyli oddychać w szkole niestety, nie? Wielu rzeczy nie no, uczyli. Nie uczyli też, w ogóle się nie mówiło kiedyś o atakach paniki. Jeszcze nawet zanim ja zachorowałam na depresję 7 lat temu, to wiedziałam, że jest coś takiego, ale o tych atakach paniki to nie słyszałam. W ogóle się o tym nie mówiło. Teraz jakiś czas temu dopiero... Y Zaczęto mówić o tym głośno. Nie? Że to też po prostu jest jednostka mm. chorobowa, a nie jakiś wymysł kiedyś czytałam taki komentarz, nie pamiętam tego określenia, ale oczywiście chodziło o wymysł jakiś tam panienek? Nie? Panikujących. Wiesz, takie, że to niepoważne laski jakieś takie. Bo to ci się kojarzy atak paniki, Zresztą była jakaś taka sytuacja bardzo głośno, skandaliczna w jednej z telewizji. Ktoś udawał atak paniki, i dużo za to. Zebrał batów i to tak nie wygląda, nie? że czasem to wygląda tak, że przeżywasz to na maksa ym, w środku, w środku. No, mhm. że trochę nie potrafisz, że to nie wygląda tak, że cię trzęsie, nie? Po tylko ty masz poczucie, że właśnie teraz masz zawał albo nie wiadomo, co to jest. Dokładnie. Czasami jak nie, jest pierwszy nie, raz, nie? to nie, nie wiesz. To jest... Nie wiemy, co się dzieje tak. po prostu i właśnie ważny jest ten spokój. W takiej sytuacji, żeby nikt nie podchodził nie mówił, Boże, co się dzieje, potrzebujesz wody czegokolwiek, tylko żeby jakby zostać troszkę sama ze sobą, żeby zdać sobie sprawę, ok, mam atak paniki, ale wszystko jest dobrze, to minie, to minie, muszę się uspokoić. Bo zazwyczaj osoby, które mają atak paniki, szczególnie ten pierwszy, myślę, że mhm. też taki był twój, ten Twój tak. pierwszy atak paniki, kiedy Panikowałaś, dlatego tak, że, że, atak że że masz tak paniki. Nie wiedziałaś, czy to minie, czy jak, jak się potoczy cała sytuacja. I ja też tak miałam. I z każdym no, kolejnym tak. razem jest łatwiej. No, bo już wiesz o co chodzi. Dokładnie. No, no, A tak paniki wprowadza w drugą panikę, bo, bo totalnie nie wiesz, co się dzieje. Dokładnie. Moja mama ostatnio mi powiedziała, że jej przyjaciółka, jak z nią rozmawiała yy, i zapytała się, jak się czuje. I moja mama powiedziała, że no mam czasami ataki paniki. To jeszcze było za czasów, kiedy mm -hmm. byłam w szpitalu. Że mam czasami ataki paniki i ona zapytała, a powiedz mi, jak wygląda taki atak paniki. No i ona jej opisała. I ona mówi, kurczę, Renata, wiesz, że ja ostatnio w takim razie też miałam atak paniki? I nawet sobie nie zdawała sprawy, że miała. I no, to jest właśnie to, że my nie wiemy, co się tak. dzieje. Nie wiemy, jak to nazwać. Tak samo Ogólnie, jeżeli chodzi o świadomość społeczeństwa, ona się zwiększyła, jeżeli chodzi o problemy z depresją, o choroby psychiczne. Natomiast nadal jednak jesteśmy trochę zacofani, jeżeli chodzi o, o te problemy. O, jesteśmy, jesteśmy. No. Ale, ale jest lepiej już. Jest, jest coraz lepiej. Ja też tak myślę sobie o, o, o swoich epizodach, w tym sprzed siedmiu który miałam 7 lat temu i ten, który miałam przed rokiem, to nawet moja wiedza była zupełnie inna 7 mm. lat temu, a rok temu. 7 lat temu w ogóle dobra, dobra jest ta depresja, to ją załatwmy, idziemy dalej. Mm. No i chyba sobie mówiłam, że załatwiłam. Mm. No i potem taki, taki nawrót jest, jest ciężki, nie? że taka porażka, że znowu jednak nie dałam rady, no. nie? A jak ty dzisiaj podchodzisz do, do swojej choroby, jesteś pogodzona z tym, że ona może po prostu być w twoim CV, takim wewnętrznym, całe życie? I, i to nie oznacza, że jesteś słaba, gorsza, beznadziejna? Pogodziłam się mhm. z tym i teraz mówię, że depresja to po prostu ja. I tak jak była ona moją niefajną przyjaciółką, tak stała się takim kumplem. Potrafię wyciągnąć z tego rzeczy pozytywne. Zdałam sobie sprawę, że pomimo tego, że jestem chora, to jestem wartościowym człowiekiem. I pomimo tego, że mam swoje problemy, to nie sprawia, że jestem gorsza od innych. I w tym momencie na tyle sobie radzę z tym, że nie wstydzę się przede wszystkim tego, że jestem chora. Kiedy poznaję kogoś nowego, Mówię tej osobie, że jestem chora, żeby zdawała sobie sprawę, z czym ma do czynienia, bo nie każdy człowiek może chcieć sobie, jakby. Powinien wiedzieć. Tak, ale nie każdy może chcieć, a ktoś na przykład może w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi yy, i tak zbyt powierzchownie to skomentować, nie? Że jakby z tym totalnym brakiem świadomości. To mi się wydaje, że no, nie no, jakaś smutna laska w ogóle. Będzie to smutna laska, albo zaraz będzie siedziała i płakała całe dnie, albo coś tam. No, może po, tak w... po co mi kontakt z taką muszę? Tak, nie? może wcale tak absolutnie nie być. Nie? No, jak sobie radzisz i, i układasz się sama za sobą. Ale układasz się jeszcze, czy już czujesz, że jesteś poukładana? Myślę, że będę się układała całe życie. Mhm. Bo dużo rzeczy jest, z których zdaje sobie sprawę nadal. Do których... Yy, Myślę i dochodzę do tego, że, że okej, okay, w tym też jest problem i trzeba go rozwiązać. Ale myślę, że jestem stabilna. W tym momencie jestem stabilna. I zrobię wszystko, żeby zostawić to w takim stanie, jak jest w tym momencie, albo nawet lepszym. No. Bo nie, nie chcę wracać do swojego wcześniejszego życia, bo teraz pokochałam swoje życie, a kiedyś go nienawidziłam. No, to tego cię życzę, żeby było stabilnie. Ale nie chujowo, ale stabilnie, tylko I bardzo dobrze. dobrze. I, i stabilnie. E, no i co, i zdrowia życzę psychicznego. Dziękuję bardzo, i nawzajem. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.